Witam wszystkich serdecznie po krótkiej przerwie związanej z publikowaniem vlogów na bieżące tematy dotyczące Korony Kielce, dotyczące naszego klubu. No jak widzicie, po raz pierwszy w nowym mini studio, już wreszcie prosto z Warszawy, więc mam nadzieję, że ta regularność będzie większa, bo tematów mam w głowie bardzo dużo i warunki wreszcie też już, więc na razie tak to wygląda, ale chcę troszeczkę tam jeszcze przearanżować to z tyłu. Myślę, że w kolejnych odcinkach zobaczycie, jakie zmiany mam na myśli. Natomiast no, dziś temat moim zdaniem bardzo istotny odnośnie przyszłości Korony Kielce i przyszłości drużyny Korony Kielce. Jest to temat związany z wygasającymi kontraktami zawodników. Jeszcze tak na sam początek odnośnie tego, co się dzieje w ogóle w tym momencie wokół drużyny trenera Mirosława Smyły, wokół dobrych rzeczy, tak? Bo wiadomo, jak to w ostatnich trzech meczach wyglądało. Myślę, że na podsumowania tych ostatnich tygodni piłkarsko przyjdzie czas po meczu z Legią Warszawa, a dziś chciałbym właśnie skupić się jeszcze na tym temacie kontraktów. Także na początku chciałbym Wam krótko przedstawić nazwiska zawodników, którzy być może w przyszłym sezonie zakończą tą współpracę z Koroną Kielce ze względu na wygasające kontrakty. Na początek Andres Lloy, Erik Pacinda i Rodrigo Salazar. Z oczywistych względów są to zawodnicy wypożyczeni do końca tego sezonu, natomiast w przypadku Andresa Lloy jest opcja wykupu. No zobaczymy, jeśli on będzie się tak prezentował jak w tym momencie, no być może warto będzie tego zawodnika faktycznie zainwestować w niego i później sprzedać po lepszej cenie. Natomiast no niech najpierw właśnie dogra w takiej formie te kolejne mecze. Inni zawodnicy, którzy no już są związani z naszą drużyną z kontraktami, no to jest Adnan Kowacewicz, Vato Arveladze, Nemanja Miletić, Matej Puczko, Iwan Marquez, Kuba Żubrowski, Marcin Cebula, Ogniem Gjatić, Uros Dziuranowicz, Michał Żyro, Michał Papadopoulos, Grzegorz Szymusik, jest też Piotr Pierzchała, Kuba Osobiński, Artur Piruk. No są to informacje z portalu Transfermarkt, który zawsze, może nie zawsze jest rzetelny, ale no w tym wypadku myślę, że przynajmniej w 99% te informacje są prawdziwe i niestety, jak widzimy, jest to grono bardzo wielu zawodników i na sam początek muszę to powiedzieć, że tak jak zresztą czytam też komentarze kibiców, no po raz kolejny zapowiada nam się taka sytuacja, że być może w kolejnym sezonie dojdzie do sporych roszad, jeśli chodzi o skład Korony Kielce. No i jest to niestety przykre i już bardzo męczące tak naprawdę dla nas wszystkich, a przynajmniej no dla większości, tak mi się wydaje. No bo jednak już trzeci sezon mamy jakby nowe rządy, niemieckie rządy w Koronie Kielce, a tej stabilizacji jak nie było, tak nie ma, tej stabilizacji drużynowej, transferowej. No i w tym momencie tak naprawdę, jeśli chodzi o tą sytuację kontraktową, to Korona Kielce jest w najtrudniejszym położeniu w ciągu tych ostatnich dwóch, trzech lat, jeśli chodzi o rozmowy kontraktowe z nowymi zawodnikami, no bo niestety początek tego sezonu w wykonaniu naszej drużyny nie był zbyt optymistyczny. Oczywiście teraz gdzieś tam wychodzimy powoli na prostą, ale tak naprawdę nie wiemy, jak to będzie wyglądało w kolejnych miesiącach. No i w tej sytuacji większość zawodników tak naprawdę nie wie, czego może się spodziewać po naszym klubie w kolejnym tak naprawdę sezonie. Czy Korona będzie grała w Ekstraklasie, czy w tej Ekstraklasie niestety nie będzie grała. No miejmy nadzieję, że to będzie ten pierwszy scenariusz, ale no nie można wykluczyć również tego najczarniejszego. I w związku z tym no nie ma się co dziwić zawodnikom, że prawdopodobnie wielu z nich będzie chciało jak najdłużej te decyzje odnośnie kontraktów przełożyć do momentu, kiedy będzie wiadomo tak naprawdę, co dalej z Koroną Kielce. W tym odcinku chciałbym skupić się tak naprawdę na trzech najważniejszych nazwiskach z tego grona. Mam na myśli Adnana Kowacewicza, kapitana zespołu Korony Kielce, Kubę Żubrowskiego i Marcina Cebulę. No, uważam, że reszta zawodników, no, nawet Matej Puszko i Iwan Marquez, wiadomo, że być może w tym momencie, gdyby oni nagle odeszli, to byłoby ciężko ich zastąpić. Natomiast uważam, że w takiej perspektywie, gdy będziemy wiedzieć, załóżmy w lutym, w marcu, że ci zawodnicy
odejdą z Korony Kielce, no to jest jeszcze trochę czasu, żeby ewentualnych następców na podobnym poziomie znaleźć. Więc uważam, że jakby to nie są na tyle kluczowi w tym momencie zawodnicy, żeby aż tak drzeć o nich szaty. Natomiast Kovacevic, Żubrowski i Cebula to moim zdaniem jest priorytet, jeśli chodzi o dalsze funkcjonowanie Korony Kielce w obecnym szkielecie drużyny. Na sam początek Adnan Kovacevic, który no wiemy już, że przyznał oficjalnie, że po tym sezonie no niestety odejdzie z Korony Kielce. Szacunek za to, że to w sumie powiedział, że nie bawił się w jakieś tam dyplomacje, w jakieś przeciąganie tego czasowo, tylko od razu powiedział, że no najprawdopodobniej no będzie chciał się po prostu rozwijać i to jest jak najbardziej zrozumiałe. Co nie znaczy, że Korona Kielce nie powinna spróbować o niego jeszcze powalczyć do końca grudnia, złożyć mu jakąś tam propozycję. Ta propozycja, no, z tego co wiemy, została mu złożona. Natomiast prawdopodobieństwo jego pozostania tak czy siak jest bardzo małe. I w wypadku, no, gdy do przedłużenia tego kontraktu nie dojdzie, to ja uważam, że Adnan Kovacevic powinien w tym okienku zimowym zostać sprzedany. Dlaczego? Dlatego, że ma jeszcze dobry wiek jak na obrońcę i można go sprzedać, wiadomo, nie za taką cenę, za jaką byłaby to możliwość choćby jeszcze latem. Natomiast no, w tym momencie jego wartość wzrosła poprzez występy w reprezentacji Bośni i Hercegowiny. I między innymi to odróżnia go od Kuby Żubrowskiego i Marcina Cebuli, że te występy międzynarodowe automatycznie podnoszą jego wartość i dzięki temu no, można na nim więcej zarobić. Dodatkowo taki najczarniejszy scenariusz, weźmy pod uwagę to, że Adnan jest kapitanem i no, mówiąc takie słowa, no, psychologicznie no okej, w porządku, że to powiedział, że jakby ma tutaj jasną sytuację, przedstawił kibicom, natomiast jeśli chodzi o drużynę, no w takim momencie kryzysu, załóżmy tfu-tfu w rundzie wiosennej, no to wiem, że to po prostu zacznie mu być wypominane, że jest kapitanem, a tak czy siak on po prostu, nie wiem, w czerwcu odejdzie z klubu, więc jak on ma tą drużynę ponieść do tego, żeby utrzymać się w ekstraklasie. Więc no pod tym kątem myślę, że lepiej byłoby pomyśleć nad sprzedażą tego zawodnika. A biorąc pod uwagę, że są jakieś tam plotki odnośnie ewentualnego wypożyczenia z powrotem tutaj pojawienia się w klubie Bartka Kwietnia, nie wiem, czy to jest prawdziwe, czy nie jest prawdziwe, no to szczerze powiedziawszy, wolałbym chyba na te kolejne pół roku Bartosza Kwietnia, który zna ten klimat szatni Korony Kielce. Już naprawdę nie bawmy się w jakieś te gadki, że on odszedł z klubu po prostu, jak dostał propozycję z Jagiellonii i tak dalej, i tak dalej. No, po prostu dostał propozycję lepszą i z niej skorzystał. Niestety taki jest zawód piłkarza. Dlatego też, no, mając do wyboru taką ewentualną podmiankę, czyli wchodzący Kwiatek za odchodzącego Kowę, no, uważam, że aż tak Korona nie straciłaby na tej jakości piłkarskiej, no bo pamiętamy, jak Bartek prezentował się pod koniec występów w Koronie Kielce i wiązaliśmy z nim wtedy ogromne nadzieje. A przynajmniej można by na tym Kovaceviciu zarobić zimą. A jeśli chodzi o kwestię przywództwa w szatni, no to też pewnie lepiej byłoby i bardziej naturalnie taka zmiana kapitana właśnie zimą, na przykład na Michała Garnackiego, który jest związany z Koroną do 2022 roku i mógłby tym kapitanem śmiało zostać i być takim przykładem zawodnika, który zostaje z drużyną do końca, co by się nie działo, walczy o to utrzymanie. Więc no, uważam, że w tej sytuacji powinno się Kowę sprzedać, a pikanterii tej całej sprawie dodaje fakt, że Adnan Kovacevic jest zawodnikiem niemiecko-bośniackiej agencji menedżerskiej AS11, która od momentu, gdy niemiecki kapitał pojawił się w klubie, no bardzo ściśle współpracuje, współpracowała z Koroną Kielce przy wielu
transferach zawodników, przy podpisywaniu kontraktów, choćby właśnie Kowa, Iwan Jukić, Sanel Kabidzic, Oliver Petrak, nie wiem, Amer Halilić, pamiętacie takiego zawodnika? Wielu z tych zawodników było i odeszło, tak naprawdę czasami bez żadnej historii, no ale faktem jest, że te pieniądze Korona im płaciła, a żaden z tych zawodników, na żadnym z tych zawodników Korona Kielce nie zarobiła. Jedynymi zawodnikami, którzy w ostatnich miesiącach, w ostatnich latach zostali za pieniądze sprzedani, to właśnie Bartek Kwiecień, który odszedł do Jagiellonii w związku z tym, że miał klauzulę w kontrakcie, i tak samo Djibril Diaw, no ale są to zawodnicy, którzy nie zostali tutaj sprowadzeni przez niemiecki kapitał. Dlatego też fajnie byłoby udowodnić, że no, na tych zawodnikach, którzy przyszli z tej niemiecko-bośniackiej agencji, Korona też chce zarabiać, a nie tylko no, w tym momencie promować zawodników i no, promować tak naprawdę menadżerów, którzy no, tych zawodników są ich jakby, opiekują się nimi i ci zawodnicy idą dalej, tak jak właśnie Goran Cwijanowicz, który odszedł z Korony, przyszedł do Arki Gdynia, jak Zlatan Alomerowicz, który no, też współpracował z niemiecko-bośniacką agencją, a odszedł za darmo do Lech Gdańsk. Umówmy się, menadżerowie też nie pracują za darmo, tylko przy każdej takiej transakcji no, zarabiają. No, problem w tym, że nie zarabia Korona, więc fajnie by było, jakby ten Adam Kowacewicz w tym wypadku został sprzedany i żeby klub pokazał, że na tych zawodnikach też chcemy zarabiać. Kolejnymi dwoma kluczowymi zawodnikami, w mojej opinii, z którymi Korona musi rozmawiać odnośnie przedłużenia kontraktów i na szczęście to robi, no to jest Kuba Żubrowski i Marcin Cebula, którzy no już wiele lat grają w żółto-czerwonych barwach. Wiemy, że są emocjonalnie związani z klubem. No i na pewno jest to dla nich bardzo ciężka sytuacja w tym momencie. No z jednej strony propozycje, które już otrzymali z Korony Kielce, a z drugiej strony no ewentualna możliwość dalszego rozwoju. Pytanie, no, co tak naprawdę postanowią, no, nie siedzę w nich głowach też specjalnie, nie dzwoniłem do nich, nie rozmawiałem przed tym vlogiem, żeby się dowiedzieć, jakie gdzieś tam mają plany na rozwiązanie tej sytuacji, czy będą chcieli zostać w Kielcach, czy nie będą chcieli zostać w Kielcach. No jeśli będą chcieli zostać w Kielcach, to dla nas, dla kibiców Korony super, bo no, wiemy, że mamy zawodników związanych z Koroną, którzy chcą w tym klubie dalej być i jakby oficjalnie przez kolejne lata ten klub reprezentować. Natomiast rzeczywistość nie jest taka kolorowa, jakby nam się wydawało i pewnie gdybym był Marcinem Cebulą albo Kubą Żubrowskim, gdybym miał 27 lat jak Kuba, czy 23 jak Marcin Cebula i grał wiele lat w Koronie Kielce, no to pewnie mając do możliwości zmiany klubu choćby na, nie wiem, Piast Gliwice, przykłady Piotra Malarczyka czy Bartka Rymaniaka, pokazują, że jest to zmiana na niestety lepsze i no nie będzie się trzeba co dziwić, jeśli po prostu oni zdecydują o tym, że no po sezonie odejdą z Korony Kielce i no my jako kibice, przynajmniej ja tak uważam, nie powinniśmy absolutnie ich za to wyklinać, no bo to jest naturalna droga piłkarza i ja uważam przynajmniej, że jeśli chodzi o Marcina Cebulę, to najlepszym momentem, żeby go sprzedać, było to ostatnie lato, no bo on już długo tutaj w tych Kielcach gra, już troszeczkę okrzepł w tej ekstraklasie, liczb może jeszcze nie ma, ale choćby ostatni występ pokazał, że coraz lepiej to wygląda i no boję się, żeby nie było tak, że do końca sezonu będziemy mieli zawodnika, który będzie ciągnął tą grę i odejdzie po prostu za darmo z klubu. A też no uważam, że taka zmiana dla niego byłaby pewnie lepsza. Zmiana miejsca, nowe perspektywy, nowy trener, nowe otoczenie. No zresztą tak samo z Kubą Żubrowskim. Więc no nie zdziwiłbym się, gdyby tak chłopaki postanowili. Natomiast odnośnie tego, jak powinna w tej sytuacji postąpić Korona Kielce, no to, co się stało ostatnio, czyli te propozycje kontraktów, no to jest bardzo dobry krok. No tylko cały czas ja się dziwię, że czemu to jest robione tak późno, bo takie rozmowy kontraktowe, oficjalna propozycja powinna zostać przedstawiona najpóźniej na początek obecnego sezonu, kiedy ta sytuacja też klubu była zupełnie inna, pozycja negocjacyjna dużo lepsza.
No choćby Michał Gardawski, który no przedłużył ten kontrakt o 3 lata w lutym 2019 roku. No dlaczego też, skoro te plany były wiązane dalej z Marcinem czy Kubą, no wtedy też ci zawodnicy nie otrzymali propozycji tych kontraktów. Ja też nie do końca wierzę w takie wytłumaczenia, że no nie możemy na dłuższą metę tych kontraktów proponować na dalsze lata, bo nie wiem, jaka będzie sytuacja finansowa, jaka będzie sytuacja korony, no ale co, no teraz zaproponujemy tym zawodnikom kontrakty, a tfu, korona w czerwcu spadnie z Ekstraklasy, no to też jakby ta sytuacja będzie ciężka, więc no jeśli planujemy przyszłość z tymi zawodnikami, to nie róbmy tego miesiąc przed wygaśnięciem, przed jakby 6 miesiącami, gdy te kontrakty już będą wygasały, tylko no róbmy to zdecydowanie wcześniej i unikajmy takich sytuacji, gdzie naciskamy na tych zawodników, żeby podpisali kontrakt w ostatniej chwili, kiedy oni już powoli otrzymują oferty nowych kontraktów ewentualnie z innych zespołów, więc no tutaj myślę, że stanowisko klubu powinno być bardzo delikatne. No wiemy, że zawodnicy Marcin i Kuba mają jakiś tam czas graniczny na to, żeby odnieść się do tych ofert. Natomiast no nie chciałbym i myślę, że my też jako kibicy nie chcielibyśmy, żeby został popełniony sztandarowy błąd Korony Kielce z ostatnich miesięcy czy nawet lat, czyli jeśli nie jesteś z nami, to jesteś przeciwko nam. Czyli krótko mówiąc, jeśli nie zgodzisz się na przedłużenie kontraktu, no to lądujesz jako, nie wiem, w klubie Kokosa. Marcin Cebula już raz miał okazję w 2017 roku doświadczyć tego. No albo sprzedajemy cię. No w tym wypadku już lepsza byłaby na pewno sprzedaż niż, nie wiem, gnębienie w jakimś tam stopniu tych chłopaków i zmuszanie ich do tego, żeby ten kontrakt podpisali, no bo no po prostu trzeba po ludzku podejść do tych rozmów, trzeba brać pod uwagę, że oni też ewentualnie będą chcieli się rozwijać i no taka jest kolej rzeczy, żeby nie popełniać takich błędów jak no chociażby nawet i w mojej sytuacji, że my jesteśmy twoim płatnikiem, tak, my ci płacimy, więc podpisz to co ci proponujemy. No bo my ci płacimy, tak? I my jesteśmy panami tej sytuacji. No nie do końca tak jest, bo życie poza koroną też istnieje i choćby te przykłady najświeższe Bartka Rymaniaka czy Piotra Marczyka niestety pokazują, że tak jest. Dlatego ja uważam, że nawet jeśli chłopaki nie będą chcieli tych kontraktów przedłużyć, to oni do końca sezonu powinni w tej koronie grać, bo gdybyśmy się pozbyli ewentualnie Kowy, Żubra i Cebula zimą, no to jest naprawdę bardzo ciężka sytuacja kadrowa, więc no ja uważam, że jak już wspomniałem wcześniej, odejście Kowy ok, ale tych dwóch zawodników powinniśmy utrzymać ze względu chociażby na ten koroniarski charakter. No i powinniśmy ewentualnie no jakby tutaj miękko podejść do tych no, negocjacji, bo tak naprawdę Korona w tym momencie sama sobie jest winna, że został miesiąc do ich wygasania ich kontraktów, do możliwości rozmowy z innymi klubami, no a te kontrakty nie są podpisane. Więc niestety sytuacja nie jest łatwa. Miejmy nadzieję, że mimo wszystko zakończy się ona w jakimś tam stopniu happy endem dla Korony, niezależnie od tego, jakie będą dalsze losy tych zawodników. W tym momencie najważniejsze jest to, żeby walczyć, zdobywać jak największą ilość punktów. Niezależnie od tego, kiedy komu się kończy kontrakt, ja uważam, że taki Żuber czy Cebul, nawet jeśli właśnie by grali do samego końca, już wiedząc, że no nie przedłużą tych kontraktów, to i tak będą gryźć trawę, no bo są po prostu wychowankami i zrobią wszystko, żeby tą Koronę Kielce utrzymać w Ekstraklasie. Nie wiem, jaka jest wasza opinia w tym temacie, jak waszym zdaniem klub powinien podejść do tych rozmów, z którymi zawodnikami klub powinien przedłużyć koniecznie te kontrakty, jak powinno się postąpić w przypadku Adana Kowacewicza, Kuby Żubrowskiego, Marcina Cebuli.
piszcie w komentarzach, liczę na jakąś tam interakcję i rozmowę. Na pewno jest to temat bardzo ciekawy i jak widać sytuacja nie jest łatwa, ale miejmy nadzieję, że zostanie to wszystko rozwiązane pozytywnie dla Korony Kielce.